Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 40. odcinku z Gothica 2 The Returning. Uciekamy się z Jarkandaru do Corinis. Czas najwyższy, nie? Bo ja myślę, że chyba już tak, bo troszeczkę się tam zasiedzieliśmy. Przyznam szczerze. Z 10 odcinków 15 tak zejdzie, szczerze mówiąc, ale to jeszcze nie koniec naszej serii. Przecież ta seria się będzie ma najdłużej ciągnąć ze wszystkich możliwych gier. No może jeszcze tam Risen 3 będzie się trochę wałkował. Ale starczy, spokojnie. Muszę jak najprędzej skończyć tego Dead Space'a i tego, no, prototypa. Dwójki chyba nie będę nagrywał. Nie wiem, to trzeba się zastanowić. Ale jak na razie skończymy te dwie serie, to potem się zastanowimy, albo najwyżej będę nagrywał dla was tego Risena 3 i Gothica 2, żeby było właściwie co oglądać. Dobra, tepamy się do Corinis. Dawno nie byliśmy w Corinis, szczerze mówiąc. Słyszę chrząszcze i gobliny. O luju. Czekaj, ja już ja z tobą się... O, proszę bardzo, poszło. O i ładnie, poszło. Już skończcie się palić. Aż tak się nie napaliliście do tej walki. Znaczy goblin, bo o chrząszczach to ciężko powiedzieć, żeby były dobrymi walczatorami, no. Gdzie tam, skądże wcale. Dobra, mamy nasze piękne Corinis. To się w ogóle nie zmieniło. Ale wilczki słychać. Chodź tu. Ja do takich wilków to ja mogę śmiało podchodzić, bo one mi gówno zrobią. Proszę bardzo. Takim sprawiam ból i cierpienie. Najpierw pójdziemy do Bospera oddać nieco skórek. Dzięki czemu trochę golda nam wpadnie. I tak mamy 5000. Dostanę cię, bandyto! O kurwa. Kiedy zapomniałem w ogóle. Ja pierdolę. Co ja żem teraz zrobił? O luju. O luju. W ogóle zapomniałem, żebym o zdjęciu tego w ogóle kostiumu. Zamknij pysk. Kurde, dobry jest. Zapomniałem zmienić kostiumu na szaty. Dojebane, nie? Ale myślę, że ten koleś już chyba nie będzie mną się zamartwiał za bardzo. Nie wiem, czemu mi się tak ciągle regeneruje ta wytrzymałość. Nie wiem, coś się chyba zbugowało totalnie. W sumie na to wyrąbane. Ale tak, między innymi ten strażnik. Sprawdzę, zapiszę tutaj na tym, bo ten safe już jakby nie jest istotny. Sprawdzę, czy mnie nie będzie znowu gonił, ale przecież jestem w szatach magła ognia, to w sumie teraz... Dobra. Hej! To nie... Skoro tak twierdzisz... Dobra, zamknij mordę. Okej, wbijamy do Corinis. Czemu ten... Czemu jeden strażnik jest oddalony od drugiego pół metra? Teraz każdy już o tym wie. Bo nawet to dwa. I dobra, i teraz do Bosperka idziemy. Ale jeszcze wpierw do Watrasa. Żeby zobaczył naszą mordę. Niewyparzoną. Ciekawe, co on powie na temat zabicia kruka. No, będzie zaskoczony w sumie. Hej, ty! Zaginieni powrócili. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. Niech cię Adanos błogosławi. Adanosie, błogosław temu mężowi, oświeć ścieżkę, po której stąpa, daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia.
To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem. Zaraz wyślę cię... Masz trochę... Aha! Lol! O lol, coś mi nie wyszło tutaj w tej konfie. Świetnie! Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. W sumie to już wszystko. Z Mixirem chyba też mogę pogadać. Ej, ty! Jak jest sens? Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Vadras opuści miasto, swej mądrości. Chcę ci powiedzieć tak, jeszcze jedno. To, czego dokonałeś w Jarkendarze, to był naprawdę bohaterski wyczyn. Niestety nie skończyłem ale jeszcze moich zadań w Korinie. Ale Beliar nie znosił Jestem widoku pewien, światła że sobie i niszczył wszystko, strażniku. Co inno stworzył. No, co to było? Dobra, do Mosperka. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób ten Vadras nie może istnieć na świecie. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Dobra. Lol, jaki lag? Co jest? Aha. Elwrich wróci. Mam tylko nadzieję. Przyjmij to. Twoja siostra... Co? A to bez... Oddaj mi je! Muszę najpierw spłacić... Oto twoje... Dziękuję. Teraz mam przynajmniej część pieniędzy, które jestem winien. Nie mogę wprost uwierzyć, że ośmieliłaś... Z tego co wiem o tej małej żmii, to pobiegnie... Dopilnuję, żeby ta sprawa... O, dzięki. Dobra. Teraz tak. Do Bospera właśnie miałem nie iść. Zasłużył sobie na to. I nieco tych skinów. A ten znowu. Zamknij się. Mam dla ciebie kilka... Owcze skóry? Nawet bym... O kurde, chyba oddałem mu skórę trolla, nie? Oddałem mu chyba tą skórę trolla, nie? O luju. O luju. Kurde, to żeśmy teraz zrobili błąd życia. Ale mamy jeszcze innego trolla. W sumie. To zanim w ogóle... to wszystko ogarniemy... to jeszcze pójdziemy ubić drugiego czarnego trolla. Czemu by nie? Można, popolujemy trochę dzisiaj. Wiem, trochę głupotę zrobiłem z mojej strony. No, po prostu nie sądziłem, że aż tak mi to się spieprzy. Hello. Czy mo... Ta. Ile? Dla ci. Opowiedz mi. Dobrze, syn. Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz co twoje. A. To wszystko. Fajnie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Niczego jej już nie. Dobra, to idziemy po tego czarnego trolla. Niczego jej już nie powiem. Nauczyłbym się jeszcze... Aha, nie mamy expa. Chyba, że zabijemy tego trolla, to... nam się nieco expa wbije.
i po prostu nauczymy się magii trzeciego kręgu. Przydałoby się. Bo gdybym już ją posiadał, to bym nieco jeszcze potem many poduczył się. I przyzywał tych kamiennych idiotów. W sumie to by było przydatne. No, zobaczymy wszystko w swoim czasie. A coś będzie do ubicia, to ubijemy bez problemu naszym kosturem. Już nie latajmy w tych kostiumach bandytów, bo to jest bez sensu. Tak czy inaczej. No idziemy. Zapolujemy na tego czarnego trolla. Oczywiście z pomocą tego pana, jak mu tam było? Już nie pamiętam tego kolesia myśliwego. Pamięć mi się jakby zwęgliła. Coś na S. Na pewno nie Salandrir. Nie, nie on. Coś mi się zapomniało, no. Jak mi się przypomni po drodze, to najwyżej... A, tego nie będę gówna zbierał. Nie mam czasu na razie na takie zbieractwo. Tam widać pomnik Inossa. O, coś mnie pinguje. No to chyba chwilowo. Come on! Oj, proszę, ładnie mi się tu palą. Ścierwa. Zasrane. Pięknie poszło. O ile tu jest tego gówna. Czekajcie. My tu zaraz podpalimy te gówna. Proszę. Taką armię rozprawić się. Ale czemu mi tak pinguje, no? To mnie wkurzać zaczyna powoli. Nic nie robię. Nie mam powłączonych rzeczy, no tylko Skype'a mam włączonego, no. I tyle. Wyciszonego, co najlepsze. Ale kurde, dlaczego mnie tak ścina? Nie znam tego problemu. Abara, wypij ten eliksir many i nie narzekaj. O, już mam 100 grzybków. Zapolujemy na tego trolla. Weźmiemy skina i oddamy myśliwym. Ale myślę, że nam się uda. O, jak przymula. Musi chyba tak. Nie, to jest właśnie Gothic 2. On musi przymulać, bo jakby nie przymulał, to by było wręcz idealnie. Tam widzę wilczki. To jest okazja na kolejny exp. Chodźcie tutaj. Na jeden wilczek, okej. LOL! Patrz jak zaczął śmiesznie tańczyć, ja pierdolę. Fuj, jak nasikał. No ja pierdolę, jak to jest niedojebane. Nie. Chodź. Leśny goblin, interesujący, naprawdę. Urzekło mnie to. I tak został spalony. Brutalnie. A ten wilk, co on dalej odwala? Dobra, w dupie mam to, idę dalej. Raczej to w sumie też można ubić. Chodź tu, do mnie. Chodź. Spaliłeś się już. Oj, dobra, super. Też się cieszę. Wiem, że mnie lubisz. Myślałem, że coś tu leżało. Ważnego, ale mi się przewidziało. Może byśmy szybciej dotarli, to mamy tu szybszą drogę. No. I... mniej czasu zmarnujemy, a szybciej zyskamy. O kurde, ale ścina. Czasami. No kurde, naprawdę. Musi mi to robić. Nie, muszę zapisać grę aż.
To jest dla mnie zamartwiające, to co się dzieje. To jest w ogóle katastrofa. A żal, że w ogóle oddałem ten skin czarnego trolla, ale kij z tym, zarobiłem tysiaka. Jeszcze jest jeden troll tutaj, to chyba właściwie ostatni troll. Może bym teraz największej głupoty nie odwalił. Okej, dobra, tu widzimy tego bandytę, którego ubijamy od razu, bez gadania. Bo on jest tu nikim. No, no, chat. O, i level up, a dziękuję bardzo. Taki level up, że sobie mogę już dalej iść. Baju, baju. O, ktoś tu ładnie stęka. Chyba topielec, którego bym obił bez problemu. Kurde, te lagi mogłyby się ogarnąć. Yes. No nie, czasami takie spadki są, że to jest katastrofa. Tego najbardziej nie ogarniam z tego wszystkiego. No patrz, teraz ten gotik próbuje mnie na siłę wkurzyć. Patrzcie, bo zrobię cięcie. Zrobię cięcie na chwilę. O, o, od razu odpalam frapsa i już są spadki. Nie znam przyczyny. No nie znam po prostu przyczyny tego wydarzenia. No nie, no frapsie, kurde, nie rób mi takich scen. Ja pierdzielę. Chodź tu, szczurze. O, i poszło. Tylko czemu takie lagi się muszą robić? O! Nie, myślałem, że się uspokoił, ale to chyba mi... Jednak mi się wydawało. Kurde, chodźmy po tego czarnego trolla w końcu. Bo ja oszaleję za chwilę. Chodź tu. O, stary. To dobrze, przynajmniej będzie z niego fajny kotlet. Weź go, przeszukaj. Okej. Jezu, jak przycina. No gorzej niż w Rydzenie 3, poważnie. Tak przycina. A to jest taka stara gra. Z którego roku? Kurde, 2000 chyba, trzeci czy czwarty. What the fuck? What the fuck? Lul. Chwila. Cóż to za jeden? Aha. Ciekawe. Aha. No, niestety. No dobra, w dupie cię mam, koleś. Kurde, lagi nie ustępują. To mnie martwić zaczyna. Poważnie. Dobra, jest tutaj kolejny goblin, znaczy goblin, topielec. Właśnie przez te lagi nie mogę się normalnie skupić przy komentowaniu, jak i graniu. Dobra, poszło. Na szczęście. Już jesteśmy niedaleko czarnego trolla. No ja walę. No patrzcie, czy was takie lagi nie wkurzają? Przeklętych stworzeń. Okej, dobra. I co to za koleś? Grimbald. O! I tu się lagi już... Nie, na chwilę się uspokoiły. Kuźwa, no nie... No tyle na ten temat. No za co? Za co te lagi? Trzeba mu pomóc. Tyle na ten temat.
Okej, okay, dobra, skoro tyle na ten temat, daj mi potkę wypić. I pomożesz mi czarnego trolla ubić. Może. Czyli zatem jest tam ten czarny troll, jest. Jest w tej norze, jaskini. I mamy te 60 FPS w końcu. No, nawet strzały nie pomagają. O, idzie, idzie. Idzie czarny luj. Ty, pomożesz mi. O, na niego się wziął, o kurde. O luju. Teraz na mnie się popisuje. O, on się już pogubił. Dobra, zabijemy go. Tyle na ten temat. Ej, no znowu nie mam expa, no. Człowieku, ale dobra. Czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. No, spoko. Dawaj tą skórę. O, spadki FPS-ów się ogarnęły. I to mnie cieszy, iż ponieważ można już spokojnie grać, już miałem się z nami żegnać, ale lagi się ogarnęły, fraps już jest w porządku. Tak, to czyli tutaj mamy jakiś zbieraczy. Spotkaliśmy tych trzech idiotów. Aha, co oni tam robią? To oni się tu jakoś zebrali, jakiś obóz kurde zrobili. Chuj wie. A i tu hodują zielsko. Tia. Coś tu macie? Nie, pusto. To wy kurwa biedę klepiecie i to taką fest. A ten siedzi przy tym drzewie i zadowolony z życia. Ja pierdolę. On nic nie robi. Abra, chuj z nim. Okej, to może zajmiemy się już właśnie tymi myśliwymi. No kurde, co mnie tak blokuje? LOL. Dobra. Przesprintujemy. Ty, mamy nieskończoność sprintu. Poważnie. Tu można zapierdalać tyle, ile się da. No taka prawda, no. I sprint się nie wyczerpuje. Tej. Się nam zbugowało. No to chuj w zupę. Można sprintować tyle, ile można. Zajebiście w sumie. Mnie to tam cieszy w sumie, bo taki bug w grze można wykorzystać. A biegniemy, co tam. Szybciej dotrzemy. Trzeba, jak się chce biec, to trzeba stanąć w miejscu. To jest właśnie głupie i nielogiczne. Jak dla mnie. Ale przynajmniej zapierdala to się. O, i teraz nagle mu się sprint skończył. LOL. To czekaj, to przekazy bierzemy te serafisy. Te serafisy można pozbierać. To ja myślałem, że mam nieskończoność tego sprintu. Ale jednak nie mam. Teraz idziemy w stronę tych myśliwych. Jeśli mamy ubitych 200 stworzeń, a raczej chyba mam, to bez problemu. Spokojnie, bez problemu. I potem jeszcze wykonamy jedno zadanie. Bardzo takie istotne w sumie. Tylko tak jak właśnie powiedziałem, trzeba załatwić tą sprawę z czarnym trolem. Aha, na co mu magia w sumie. Tu jeszcze bym sobie te serafisy podniósł. Nie, chyba je podnosiłem, ale... Ale jak się nadrabiało te straty, to po prostu nie było czasu, żeby sobie to po prostu pozbierać. Tylko teraz jest, więc to wykorzystujmy. To kolejny serafis, ładnie.
Dobra, przejdziemy się teraz do koło farmy tego Bengara. Zejdziemy na dół do samych myśliwych. Tylko nie wiem, czy jak zejdę tutaj, to nie czeka mnie jakieś konkretne niebezpieczeństwo. Ale chyba lepiej będzie, jak ominiemy te lasy, bo to jest w ogóle strata. Wiem, nie skupiam się na lootingu tych roślin, ale ja na to jeszcze będę miał czas. Najwyżej poza nagrywanie sobie to obczaję wszystko, żebym się nie musiał zamęczać. Po prostu chcę się zająć misjami, to jest bardzo istotne. Okej, to po ubiciu czarnego trolla się przejdziemy po prostu na myśliwych, zobaczymy, co oni mają nam do powiedzenia. To jeszcze sobie bym ubił te gówna. Okej, dobra. Takie gówna już mi zagrożenia nie stwarzają w ogóle, no mówię wam. Ten save robi swoje. O, tu jakiś rdeścik polny. Wiedziałem, że coś z tym stylu. Okej, już niedaleko do myśliwych. Niedaleko. Jeszcze troszkę. Pewnie będę słyszał wilków i goblinów. Chyba tak, bo to nie jest pewne. A, nie ma nic. Okej, to można iść. Tej tam jest chyba ten przeklęty topielec. Ciekawe, za ile expa bym za niego dostał. Ogólnie. Dobra, do myśliwych idziemy. I potem jeszcze sobie załatwiamy to zadanie od Gerbranta. Galahanda, chciałem powiedzieć. Bardziej. Dobra, tu mamy jakieś gobliny do bicia, które w ogóle... O, dobra. Lol. Ten będzie roznosił ślady krwi. Współczuję mu. Czekaj, ja cię dogonię. Tis. Dobra, już nagle się położył. Chyba nie wytrzymał już tej temperatury. Aha, farmerzy są. Sakop żyje, to w sumie już przejdziemy tą grę całą, bez problemu. Tylko właśnie no, była potrzeba taka, żeby save odnowić. Dobra, to idziemy do tych myśliwych. Do myśliwych to raczej tutaj idziemy. No, myślę, że tu są powybijane już te stworzenia. No, tu akurat. Nie no, wierzę, że raczej się uda taka misja. O, topielca można ubić bez problemu. Chodź tutaj, biedne zwierzątko. Bez wykształcenia. Okej, dobra, dzięki. Mogę biec sobie dalej. Okej, to zrobimy to, jeszcze przejdziemy się do Corinis. Wykonamy to zadanie i w sumie to by było na tyle. I byśmy się przeszli do Górniczej Doliny w następnym odcinku, gdzie już byśmy poważnie zaczęli tę misję. Ale jeszcze bym sobie tak poza nagrywaniem wyczyścił całusieńkie Corinis ze wszystkich zagrożeń. Dobra, tu mamy tych myśliwych. Tylko z którym pogadać? Ja nie mam w ogóle pojęcia. Siema. Aha. Dobra, no jestem tu koło tych myśliwych. Kieł. Cieszę się. Kle. Siema. Aha. Czyli nie pogadam z nim. Szkoda. O, Dragomir. Okej. Alfred. Okej. Nie poznaję ich, naprawdę. No z którym mam gadać? A, z tobą. Hej, ty. I co jest? To z kim miałam gadać w sprawie czarnego trolla? Halo? Ha? Jacy jesteście, kuźwa, no. Fajnie, że u was jeszcze rośliny rosną w tym domu.
To jest w ogóle najlepsze w tym wszystkim. A co mam, wyrzucić tego czarnego skina? Wtedy będziecie mówni? Znaczy rozmowni? O, cieszę się, że skoro trolla na Kimi to... Kurde, ale... Czemu nie chcecie gadać? Hej! Coś chyba musiałem źle zrobić. Nie wiem co, ale ja mam wrażenie, że trzeba będzie wrócić się do Corinis. I to jak najprędzej. To chyba w sumie tak zrobimy. Pójdziemy sobie do tej tawerny, tylko w innym kierunku. Załatwimy tą sprawę jak najprędzej i skończymy ten odcinek, bo wiecie, nie chce mi się długo tej misji robić. Nie będę nawet tego podnosił. Tu trochę przycięło mnie na chwilę. A, nie na tak długo, jakby to się zdawało. Okej. To więc zrobiłem błąd. Trzeba przyznać. Bez bicia się. Okej, no to pójdziemy do tego teleportu. Tego całego Galahadda. Myślisz, że ja mam czy jak mu tam... O, tu też jakiś myśliwy jest. A zapytam się go w sumie, co mi szkodzi. Hej, ty! Ja w sumie nie będę nawet pytał. No, ale teraz muszę trzymać tego skina, bo będzie źle inaczej. Dobra, tu ścierwo, ja to się ubiję. O, przycięło. A mogą uciekać. A właśnie. Co mi może zrobić? Okej, już niedaleko. Trochę jeszcze pobiegamy. Ale już bliziutko. O, tu mamy tego dzika, który jest strasznie dziki. Chodź tu, chodź. Twarda bestia. Nawet uparte te bestie są, trzeba przyznać momentami. Ale takiego zagrożenia to mnie nie mogą sprawić w ogóle. Dobra. To już pójdziemy do tych teleportów. Trzeba będzie się dwa razy tepnąć. Bo za trzecim razem to będzie kiepsko. Okej, to już idziemy, bo już wyczuwam ten teleport. I pogadamy z tym Galahandem. Mi się to załatwi, chyba wtedy trzeba iść do tych myśliwych, tak mi się przynajmniej zdaje. Nie jestem pewny dokładnie, jak to się ma do tego. Ale przekonamy się za jakiś czas. Okej, już tu wskakujemy. Teraz tylko wystarczy, że się znowu tepniemy. I na miejscu, tak? Dokładnie. Dobra, to teraz zapytamy tego człowieka. Czemu? No już się noc robi, trzeba będzie się nieco położyć, żeby był ten dzień, bo w nocy jakoś nie lubię biegać. Wtedy to się jakoś załatwi. Okej, dobra. Se ich omijamy. 36 minut materiału, no nie jest najgorzej, szczerze mówiąc. Mogło być zawsze tragicznie. Tam już pewnie wszyscy siedzą i pierdzą. Do Galahanda się kieruj. Pamiętaj. Nigdzie indziej, tylko do Galahanda. Jak on skoczył dziwnie. Mnie się to nawet nie spodobało. Ale to jest właśnie on. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Ork, zaraz nie mam czasu na takie rzeczy. Na cholera. No. Kurde, normalnie jaja, nie? Dobra, teraz idę do tego Galahanda. Ja wiem, który to dom, więc pobiję szmatę. Nie no, żartuję. Po prostu pogadamy z nią grzecznie. Chyba, że lubi bić się, to nie będzie problemu. O, jest nasz Galahad. Siema. Siema. Nie
nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Skąd ty to znowu masz? Lepiej by było, gdyby się przymknął. Trudno mi w to uwierzyć. On po prostu za dużo gada. Nie zasłużył sobie na to. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Przecież wiedział o tym wcześniej. Naprawdę to interesujące. Nie zasłużył sobie na to. Pomogę ci. Nie wierzę w to. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Wiem, że nic nie zrobiłem, człowieku. Właśnie teraz będę się brał do roboty. Dobra. Teraz załatwmy tą sprawę jak najprędzej. Dobra. Już jesteśmy niebawem na miejscu. Tak, mogę przejść, wiem. Nawet nie musicie się mnie pytać, jestem magiem ognia, macie się mnie wsłuchać. Teraz ty. Yo. I pracuję niemal przez cały dzień. Daj spokój. Nie zawaliłem przypadkiem? Aha, do Lariusa trzeba będzie iść, okej. Okej. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Kogo teraz muszę znaleźć? Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Reynar. Prawda, ja sama widziałam. Nikomu tego nie powtarzaj. Cieszę się, naprawdę. Nie potrafię. Kurde, normalnie aż się wystraszyłem. Dokładnie tak jak mówisz. Dobra, szukam Lariusa. Hej, dzień dobry. Ty. Czego chcę? Jestem chociaż w tym. A więc ty? Ja dopóki. A co cię to? A jednak... Jak ja mam to zadanie wykonać? Hello? Zajebiście. Kurde, dostałem zadanie. Kazano mi pójść... nie to, kurde. Aha, czaję. Czyli musimy pytać się wszystkich ludzi w górnym mieście. Czyli nie tylko... Dobra, już czaję typ zadania. Mamy zapierdalać do każdego kolesia i zdobywać uznanie. Dobra, fajnie. Wszystko fajnie, tylko... Z kim, kurwa? Z kim do cholery? Może Lothar? On może pomóc? Nie, on nie pomoże. To jest szuja. Paladyńska. Kto to Valeran? Zawsze to powtarzałam. Lol. On po prostu za dużo gada. Zawsze to powtarzałam. A będzie jeszcze gorzej. Nikomu tego nie powtarzaj. Ha, co tu masz? Nie wierzę w to. O, jakaś karteczka. Mój mąż uważa inaczej. Ciekaw. Bardzo. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. I pracuję niemal przez cały dzień. Szukamy gorzej. Uznania. Nic. Coś mi się nie wydaje, że to zadanie jest zbugowane. Albo źle coś robię. Niczego nie można. No cóż, chyba skończę odcinek i w następnym odcinku się tym zajmiemy dokładniej. Mam wrażenie, że chyba rzeczywiście coś nie tak. Hej, ty! O!
Okej. O. O kurde. O, mam ten eliksir. Ta, dobra. Okej. Dobra. Dziękuję. Okej, dobra. To wykonujemy to zadanie i kończymy odcinek. Nie sądziłem, że to jednak Salandril. Po prostu... No, mówiłem na początku odcinka Salandril, ale nie sądziłem, że ten Salandril będzie kluczem do zadania. W sumie dobrze powiedziałem. Dobra, idziemy teraz do Lariusa. Oddać mu ten list. A mogę go przeczytać tak z ciekawości, jeśli można. Gdzie ten liścik? Gdzie ten list polecający jest? Aha, nie mogę go nawet przeczytać. Co za gówno. Okej. Nie ma sprawy. Nie ma problemu. Teraz do Lariusa tylko idziemy. Tu siedzi? Nie, to jest Reynar. Myślałem, że to jest inny. Gdzie ten Larius? Nie gadajcie, że on już śpi. No, śpiochu, wstawaj. Jak... A co cię? Nie. A jednak... To co ja? To komu mam dać ten list? Albo może on nie jest jedyny. Czekaj, a jak z nim pogadam? Nic. Chyba jest jeszcze tutaj taki jeden gubernator, Cornelius. On powinien nam... Nie pomoże. Kurde, no. Może Lord Hagen wspomoże się w tym. Nie wiem, no nie mam pojęcia. Zadanie naprawdę. O. Dam ci klucz, jeśli kto niech... O, dał mi kluczyk, dzięki. To dał nam klucz. Ale jeszcze muszę się popytać parę osób. Zatrzymanych, pamięta? A co mnie to obchodzi? I tak nie dołączę do paladynu, mówił, że jestem magiem. Okej, tylko teraz jeszcze... A! Bo mamy teraz papierek i teraz trzeba zbierać od wpływowych ludzi w górnym mieście. No to kurde, szukamy tych takich idiotów. Ten jaki ma odjebany pancerz, kurde, no po prostu aż go sam chciałbym mieć. Ale okej, dobra. Sędzia. Wstawaj. Hej. Yo, madafaka. Dobra. Ty mi nie pomożesz jednak. Ta siedzi na tym fotelu jak królewna, kurwa, nic ją nie obchodzi. Opierdala się na dziko i... Wszystko zajebiście. Dobra. Przydałoby się przespać. Tak naprawdę, no. Raczej powinniśmy. No mam ten papierek, ale co z tego? Poszedłem do... I co? Zadręczałem. Powiedz mi, że nie... Kazał mi zdobyć jakiś... A zatem po... Gnuj. A chyba teraz mamy iść do Gerbranta. Czekaj. Ja do niego pójdę. Mamy teraz ten papierek polecający. Chyba teraz on ma nam pomóc. Czekaj, już my z nim pogadamy. Ej, ty! Yo, madafako. To co? Ej, nie, już mnie to wkurzać zaczyna. Mamy ten list polecający. Okej, dostaliśmy. Oddaliśmy mu ten eliksir. Tak. Tylko kurde, teraz pytanie się rodzi. Komu mam to oddać? Może Galahadowi z powrotem? Co? Nie wiem, spróbuję do niego podejść.
Jeżeli to będzie teraz to, to kończymy odcinek. A szczerze mówiąc, już mam troszeczkę dosyć. Tylko zrobimy to, co trzeba. Jeśli nam się uda, to już po prostu będę happy. Jest. Aha. Czyli zadanie Galahada, aby się na tym nie skończyło. W całym mieście? Takie rzeczy. To musimy szukać tych debili, którzy będą wspierać Galahada. Czyli w sumie mamy trochę szukania. Ten jak siedzi, jak przybity. Ryj taki kardynie wyjściowy. O, OP. Po prostu OP. To kto jeszcze jest z tych wpływowych? Bardzo typowy. Wpływowych, już to coś mi mówi w sumie. No już dobrze. W niedobrych czasach. Zamknij się. To przecież o, może Lemar. Czy Lenar, jak to się mówi na niego. Opowiada takie rzeczy. Paru osób jeszcze takich ważnych popytamy. Będę się. Yo. Dobrze. Jak zlagowało? Oto twoje. Nie zajmuj się ty. Ten osioł, z którym się kumpluje. A, ciekawe. Taki wpływowy, a tak się mnie boi. Może ty? Czego? Chciałem. Dobra, nie pomożesz mi. Którzy są jeszcze ci wpływowi? Może Harad? Kowal w sumie powinien pomóc. Nie wiem już w co wierzyć. O, cieszę się, że wróciłeś. Gdzie ten Torben? Tu sobie śpi ładnie. Hej! O, dziękuję. Bogato. Aż 20 sztuk wytrychów. To w sumie mi się opłaciło mu dać. Dobra, wiecie co? Tym zadaniem powinienem się skupić w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Długi odcinek, więc się cieszcie, bo go jeszcze dzisiaj wyślę. I po prostu... po prostu będziemy kontynuować misję. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Tu jeszcze pogadamy sobie z Mateo na koniec, ale to chyba nie ma nawet sensu. Dobra, trzymajcie się, na razie. I... yo. Dobra, poszło nieźle. I teraz można powiedzieć yo.